Przyjaciele, ja dzisiaj chcę powiedzieć o dwóch tematach. Pierwszy to jest temat krzyża. Temat, który jest dla mnie bardzo ważny. W ogóle możemy uchylić drzwi któreś? Tamte, tak? Są uchylone? Tak? Nie. To uchylmy je, bardzo proszę tam. Niech ktoś tu uchyli te drzwi. Troszeczkę, tak ze 30 cm, 40. Ewangelia Mateusza, 24:1-2. Zanim sobie o tym poczytałem, chciałbym najpierw, żebyśmy spojrzeli generalnie na całą filozofię krzyża. Krzyż jest, nawet nie mówię o religii, globalnie pojęte religii w Polsce, że to jest jako tak jakiś symbol, coś tam, to już nie ma sensu o tym rozmawiać, ale... Ale chciałem powiedzieć, jaki jest też stereotyp krzyża. Generalnie krzyż kojarzy się z czymś chwalebnym, kojarzy się z czymś takim, niektórzy ludzie noszą krzyżyki, mają taki zwyczaj, że krzyżyk noszą. Równie dobrze mogliby sobie powiedzieć krzesło elektryczne na szyi. Bo to się niczym nie różni. Szubienice na przykład. Tylko, że krzyż to nie jest nic chwalebnego. To nie jest nic takiego, co jest godne chwały. Krzyż to było urządzenie do zabijania. Zabijania. Ono do tego służyło, tak jak krzesło elektryczne, zastrzyk trucizny w żyłę, rozstrzelanie. To był krzyż. A więc przede wszystkim krzyż to nie jest chwalebna rzecz. To straszna rzecz. Krzyż. I też krzyż nie jest centrum chrześcijaństwa. To nie jest krzyż. Bo takie coś też istnieje, że to jest centrum. Zmartwychwstanie jest centrum chrześcijaństwa. Kto uwierzy w sercu swoim, że Chrystus, co? Wstał z martwych, a nie został ukrzyżowany. Zgadza się? Zauważyliście to? Centrum chrześcijaństwa nie jest ukrzyżowane. Dlaczego? No bo ukrzyżowanie to jest środek. Narzędzie, urządzenie. Ja po takim chcę, żebyście dzisiaj wiedzieli i rozumieli. Żebyście zmienili poglądy. Jest taka piosenka stara chrześcijańska o jak ja kocham Boże Twój szorstki krzyż. Taki jest ta piosenka w śpiewniku Starego Pielgrzyma. Jak się nazywa to? Śpiewnik Starego Pielgrzyma. Ja wiem, że większość z Was nie przeszła przez te nurty protestanckie, takie szalone, ale jest taki śpiewnik tego Starego Pielgrzyma i tam taka jest piosenka. Ale co to jest w ogóle zamysł krzyża, jaki jest? Powiem Wam najprościej. Bo też ludzie mówią tak, no krzyż to też jest to, że Bóg ofiary potrzebował. No trochę chcę też tutaj rozczarować nas wszystkich. Delikatnie tym wszystkim, nie? Bo to tak jest bardzo naciągnięty temat, nie? On potrzebował ofiary. Trzeba było ofiary za grzech. W ogóle weź to sobie sam powiedz, że Bóg potrzebował ofiary za grzech, żeby przebaczyć ludziom. Weź to sobie sam to powiedz. Jak ty to w ogóle słyszysz? Bo ja to marnie słyszę. Rozumiesz, o co chodzi? Leciutko mi to zalatuje psychopatią. Leciutko. To nie tak do końca jest, że on potrzebował, żeby tam umarł Jezus na krzyżu za tych ludzi, nie? To w ogóle jest duchowa sprawa z tym krzyżem. Bardzo poważna duchowa sprawa. Bardzo poważna. Ale nie, a nam to takie trochę baśnie tutaj są opowiadane przez lata. A ja chciałbym, żebyście mieli bardzo jasny obraz krzyża, bo mnie osobiście to postawiło mocno na nogi. O co chodzi z krzyżem? Najkrócej powiedziawszy, krzyż
został zaplanowany przez Boga, i mówię krzyż jako filozofia zjawiska, zaplanowany przez Boga jako pułapka na diabła. Najdoskonalsza, jaka powstała w historii wszechświata. To pułapka na diabła była. Pułapka. To tak nie, to tak. Chcę, żebyście mieli, tak, jest taki program w ogóle na Discovery, w ogóle Pogromcy mitów. Czasem warto obejrzeć, ale sobie oglądam Pogromców mitów. No, takie różne mity wyciągają i pokazują, że to jest nieprawda w ogóle, nie? Się widzi czasami na filmach, że tam w ogóle, wie, szablon przecina coś tam, wiecie, oni robią to samo i tak dalej, się nic nie dzieje. Takiego jak w tych filmach. Więc popuszczmy trochę mitów. To nie jest do końca tak, że ten Bóg tej ofiary potrzebują, tu schodzi na ziemię i teraz on robi, że to jako ten, że to on teraz umiera jeden za wszystkich i on jest sam zaspokojony, sam zszedł, sam się zabił, sam się zaspokoił. Jak to brzmi w ogóle wszystko? To obłędnie, to jakiś obłęd. Rozumiecie? No bo to jest próba przeniesienia duchowych prawideł na intelektualne zrozumienie. Niektórych rzeczy nie można. A religia w ogóle to jest mistrz świata w przełożeniu wszystkiego z duchowego, proszę ciebie, na cielesne. Ona wszystko ci powie, religia. Ona ci wszystko zrobi. Ona ci każdą duchową strukturę przerobi na fizyczną. I tu też takie coś jest. Taki myk jest zrobiony. Natomiast krzyż, ta filozofia krzyża, to jest potężna pułapka na diabła. Diabeł zwiódł pierwszych ludzi. W ogóle o Bogu coś trzeba wiedzieć. Bóg działa, posłuchajcie, bardzo ważne, co teraz powiem, według zasad, które sam ustala. I poza te zasady co? Nie wychodzi. Kto z was miał wątpliwości do tej pory, czyli na przykład myślał, że Bóg jest suwerenny, to chciałbym, żebyś się teraz rozstał z tym mitem. Bóg nie jest suwerenny. Bóg ustanowił zasady, w których sam się porusza. Dlaczego? Słowo mówi tak. Niebo i ziemia przeminą, lecz słowa moje nie przeminą. Gdyby słowo Boga zostało naruszone, Jezus to bardzo podkreśla, mówi, słowo nie może być naruszone. Rozumiecie, o co chodzi? Nie można naruszyć tego. To nie to, że nie można, że tam ktoś próbuje. To jest coś takiego, jakbyś próbował popchnąć budynek. Tego nie można naruszyć. Bo to jest fundament. I Bóg ustanowił pewne prawidła i sam się w nich porusza. Zawsze. Na przykład, jak nam dał wolną wolę, to nigdy, nigdy, nigdy w życiu nie wyjdzie poza naszą wolną wolę. Nie ma takiego precedensu, żeby Bóg wyszedł poza wolę człowieka, bo by skłamał. Rozumiecie? On by skłamał. Powiedział, dałem ci wolną wolę, ale w ramach wyjątku teraz robię coś poza tobą. Nie. On, jak uwolnił słowo wiary, powiedział, to przez wiarę wszystko ma się dziać, to bez wiary nic się nie wydarza. I z Bogiem możesz, człowieku, nie wiem, co tutaj wyrabiać i bez wiary nic nie osiągniesz. Dlaczego? Bo on wymyślił ten moduł. Kurczę, jakby ci to powiedzieć? No, jest zamek, jest klucz. I to do siebie pasuje. I nie można innym kluczem otworzyć zamka, trzeba urwać zamek. Rozumiecie? To nie można tak. I w ogóle powstaje też filozofia krzyża. Filozofia krzyża, która ma zamknąć pewien etap patologii na Ziemi. W ogóle zauważacie, że na Ziemi wydarzają się potężne patologie. Potężne patologie. Na przykład pierwsza patologia wydarza się Adam z Ewą, czy tak jak tam ich zwał, bo oni się też tak nie nazywali, to już chyba wszyscy wiecie. To też jest wymyślone przez religię, jak i Adam, jak Ewa. No ale już się tam inaczej nazywali. No, Isza się nazywali. Ale dokładnie człowiek i człowieka. No to nie jest coś. No i teraz weź z nim tu się porózmy. To takie byt tworzy. Człowieka i człowiekiem tworzy. No, to tak jakby łopatologicznie przetłumaczył, że to jest Isz i Isza. Potem tam mężatka wzięli, to z męża wzięta, to nie jest mąż, to człowiek, tam jest człowiek. Wiecie, to człowieka wyszła z człowieka. Takie, i teraz takie coś robi, wiecie. To takie aż szalone jest, nie? No ale
I powstaje patologia i ci ludzie co? Idą i słuchają kogo? Szatana. Takie byty inteligentne, takie twórcze, kreatywne, wszystko ponazywał ten liść czy tam Adam, wszystko tam ułożył jak trzeba. Rozumiecie, jest super, nie ma grzechu, nie wstydzą się, nago latają, jest the best, mają relacje z Bogiem, jest fajnie, rozumiesz? I w ogóle posuwają się do tego stopnia w tym wszystkim, że ulegają namowie zwierzęcia. Ten Adam pomyślał chwilę, że te zwierzęta sam nadawał imiona, tego też nie było tam wtedy. Wiecie o co chodzi, to nie nadał mu jego, on tam się wślizgnął, to było coś dziwnego, to gadało. Tam nic więcej nie gadało, tylko oni gadali. Aniołowie też jeszcze rozmawiali, ale nie zwierzęta gadały. Wiecie, to nie Wielkanoc, nie Wigilia znaczy. Chodzi o to, że oni łamią te przymierze z Bogiem tak zwane. Odchodzą od Boga. No i trzeba, rozpoczyna się patologia na ziemi, która pociąga ze sobą kolejne patologie. Mamy jedną tak bardzo silną patologię, że widzimy, że Bóg doprowadza do potopu, żeby tą patologię na poziomie fizycznym zniszczyć, bo takie hybrydy zaczynają powstawać na ziemi. Jest dramat pewien. I teraz krzyż, on kończy cały system patologii homo sapiens. On ma to zakończyć. Ale diabeł już jest cwany. Wiecie, diabeł to nie jest mała pierdoła, która nie wie w ogóle o co kama. To starodawny byt. Posłuchaj. Diabeł jest starszy niż czas. Rozumiesz to? On jest starszy niż czas. Uważam, że jest starszy niż wiele części kosmosu. Rozumiecie? Taka postać. Nie wiem, ile to ma lat. Czego? To, zresztą nie wiem, czy to można liczyć w latach. Ale jest to cwana bestia. Że to w ogóle, wiecie, to takie jest zabawne, jeśli u nas charyzmatyków przeszatanie, nie wiem, kto z was, ja nie wiem, czy ja miałem kontakt w ogóle z szatanem. Osobiście. Ja nie mam pojęcia. Nie wiem. Osobiście uważam, że on może kilka razy w historiach Ziemi zareagował osobiście. Może. Też nie. Może kilka, no może na palcach jednej ręki. Reszta to jest wszystko działanie demoniczne. Ale te preszatanie u nas się przyjęło, to nawet działa, bo oni, bo wszystkie demony się utożsamiają z szatanem, więc jak ty mówisz preszatanie, rozumiesz, to on rozumie to do niego. No, tak z chłopskiego na nasze, i on reaguje. Wiesz o co chodzi? Ale to nie szatan jest, rozumiesz? Jakiś demon, taki czy inny, rozumiesz? Krzyż to ostateczny pomysł Boga, jak załatwić diabła. Ponieważ Bóg stworzył zasady i wśród tych zasad jest stworzenie stworzenia. Stwarza stworzenie, nadaje stworzeniu prawa, władzy. I w związku z tym, że zarówno szatan jest stworzeniem, jak i człowiek jest stworzeniem i konflikt następuje na poziomie stworzenia, to Bóg, który, posłuchaj, bardzo ważna sprawa kolejna, nie miesza się w sprawy stworzenia. Niektórzy myślą, że on się miesza, a on się nie miesza. Sprawy stworzenia. Załatwić musiał sprawę na poziomie zasad, które ustalił. Czyli stworzenie musiał załatwić stworzenie. Dlatego to zszedł na ziemię. Diabeł zwiódł człowieka, i tylko człowiek mógł wykręcić diabła. Rozumiecie? Widzę, że niektórzy z was może zadrżyliście, jak powiedziałem, że on się nie miesza w sprawy stworzenia, ale nie miesza się. Niebiosa są niebiosami Pana, a ziemię dał synom ludzkim. Dał. To słowo dał oznacza dał na własność. On się nie miesza. Dlatego to my jesteśmy odpowiedzialni za to, co weźmiemy od Niego, a nie On jest odpowiedzialny za to, co nam da. Dlatego jak na przykład podeszła kobieta, żeby Jezus ją uzdrowił i go dotknęła, to On mówi, idź kobieto, wiara Twoja uzdrowiła Cię. On nie powiedział, Bóg Cię uzdrowił.
On nie powiedział, ja cię uzdrowiłem. Tylko on powiedział doktrynę tutaj. Wiara twoja uzdrowiła cię. Co cię uzdrowiło? Twoja wiara. To twoja wiara uzdrowiła. Do nas często mieli pretensje na początku, teraz już nie, bo im się nie chce. Naszym oponentom. Wytracili bieg. Mówili, to nie wy uzdrawiacie. A on mówi, jak to uzdrawiam? To Bóg. Ja mówię, no nie. No Bóg nikogo nie uzdrawia. Bóg się nie zajmuje tym procederem. Jak to Bóg nie uzdrawia? No mówię, no nie. To my uzdrawiamy. Chorych uzdrawiajcie. Demony wyganiajcie. No, rozumiecie? No to wy to róbcie. To wy. Zajmujcie się w ogóle wy tym, bo to wasz teren, wasza jurysdykcja. Tak? Ja jestem waszym generatorem jądrowym, ale wy jesteście moim w ogóle ramieniem i sobie róbcie tutaj wszystko. Tak? Krzyż to jest miejsce, w którym diabeł wpada w potworną pułapkę. On jest absolutnie przekonany, że dokonał ostatecznej zagłady. On jest przekonany, posłuchajcie, że zabił Boga. Jego początkową myślą było to, aby zasiąść razem z wielkim Bogiem na tronie, pamiętacie? Dlatego spadł z nieba. Napisałem chyba dzisiaj, że to tylko z nieba, to cię tylko diabeł może spaść. Jest tylko jeden zapis w Biblii. Jeśli chodzi o rzeczy spadające z nieba, to diabeł spadł z nieba. Nic więcej nie spadnie. Resztę trzeba wywierzyć. Rozumiesz? Chodzi o to, że diabeł jest przekonany, że zabił Boga. W jego głowie jest informacja. Bóg się wcielił, wywalił numer wszechświata, wszedł na ziemię, pozbawił sam siebie mocy, i idzie właśnie, żeby umrzeć za tych ludzi. Załatwiłem to. Obejmę wszechświat. Rozumiecie? Obejmę wszechświat. I on za tym poszedł, jak głupi za serem. On był nakręcony na ten krzyż Jezusa. On jest cały czas nakręcony na to. On jest nakręcony na ten krzyż. On robi wszystko, żeby ten krzyż doszedł do realizacji. On podburza narody przeciwko Mesjaszowi, przeciwko jego ludziom. Podburza. Słuchajcie, przepraszam was, jak troszeczkę historii zechcieliście sobie liznąć, to w tym temacie, to w tym czasie, co Jezus chodził po Izraelu, takich jak Jezus, tam chodziło masa. To masa ludzi chodziła takich. To nie był jeden. To tam dużo było nauczycieli, którzy mieli swoich uczniów. Tam w ogóle była ta mentalność uczniowska. Wiecie, tych talmidów, że oni mieli swojego duchowego coacha i za nim chodzili. Za tym 5, za tym 15, za tym 12, oni zawsze, to tam był nauczyciel i kilkunastu uczniów. I tak łazili sobie. Jezus to był jednym z nich. Wielu z nich głosiło na pustyni, wielu z nich głosiło na ulicach. Swoje poglądy. Niedaleko było Qumran. Przychodzili tam ortodoksyjni mnisi żydowscy. I oni głosili też swoje prawdy. Takim był Jan Chrzciciel. Rozumiecie? Tam było dużo takich ludzi. Jezus był jednym z nich. Ale przeciwko tamtym diabeł nie podburzał nikogo. Rozumiecie? A przeciwko Jezusowi podburzył całą synagogę. Cała synagoga zapieniła się na Jezusa. Cała religia została poruszona. Nie dlatego, że uzdrawiał chorych, nie dlatego, że wskrzeszał zmartwych, nie dlatego, że demony wypędzał. Nie dlatego, ale dlatego, że czynił siebie równym Bogu. Łamał zasady religijne, tak? I przebaczał grzechy. Oni go za to zamordowali. A diabeł był głównym inspiratorem zjawiska. Więc diabeł, widzimy, jest nakręcony na to, aby krzyż zaistniał. Zabijemy go i posiądziemy władzę. Rozumiecie? Zabijemy go.
W pewnym sensie Jezus ma torowaną drogę na krzyż. Sam diabeł moją toruje. Kiedyś ktoś mądrze powiedział, że jak Bóg potrzebuje przeorać kawał twardej ziemi, to diabła do pługa zaprzęga. Bardzo to rozumiem. Zaprząg go do pługa. To był majstersztyk. Doszło do krzyża. Jezus, posłuchajcie, umiera na krzyżu. W duchu schodzi do krainy śmierci. I posłuchajcie, a ten kretyn myśli, że Bóg znalazł się w piekle na jego terenie, bo to jest tak pyszny i arogancki duch, że się w pale nie mieści. I teraz jest załatwiony na zawsze. I następuje ząg. Ząg. Ja sobie tylko mogę wyobrazić, co tam się dzieje. Są małe wzmianki w Piśmie Świętym na ten temat. O tym, że Jezus wjeżdża w tą krainę śmierci, jak Microsoft na rynek. On w to wjeżdża. On w to wjeżdża. Jest napisane, że on dociera do takich miejsc krainy śmierci, gdzie siedzą pozamykane duchy ludzi i głosi im Ewangelię zbawienia. I Jezus pierwszą ewangelizację robi w piekle. I zaczyna się dym na miarę podziemia. Cały Mordor zaczyna wyć. A Słowo Boże mówi, że bestia ma zadaną śmiertelną ranę. Wcześniej nie miała, była po prostu bestią. Trochę niedźwiedzia, trochę pantery. Jak chcecie się dowiedzieć, jak wyglądała bestia przed nokautem w piekle, poczytajcie Księgę Daniela. Potem w Księdze Objawienia świętego Jana jest opisane, że ona już ma ranę. Skąd ma tą ranę? Została zlana jak nieplenne zboże na własnym ringu. A kto to zrobił? Jezus Chrystus. Tam, w krainie śmierci, zlał diabła, a następnie przez wiarę wyszedł z powrotem na siebie. Po to był krzyż. Żeby raz na zawsze zamknąć temat działania diabła w stosunku do homo sapiens. Posłuchaj, ja coś ci powiem na marginesie teraz zupełnie, bo zaraz będę mówił o krzyżu dalej. Diabeł, który patrzy dziś na ciebie jako odrodzonego z Bożego Ducha człowieka. Rozumiesz? Kiedy widzi zachowania Jezusa w tobie, to mu się przypomina to traumatyczne przeżycie sprzed 2000 lat. Żeby tylko chrześcijanie to załapali. Wystarczy prezentować postawę Jezusa, a diabeł jest zesrany. Rozumiesz to? Bo to jest trauma. On ma traumę. On ma bardzo poważną traumę, która nastąpiła 2000 lat temu. We własnym grajtole został zlany przez ducha człowieka. Tego samego ducha byli pierwsi ludzie, którzy ulegli jego namowom. A teraz ten duch już nie uległ żadnym namowom, ale w dodatku go zmasakrował. A na koniec opuścił Mordor. Rozumiecie, o czym mówię? To bardzo ważne. O co chodzi z krzyżem? Ja zobaczyłem, jaka to jest petarda. I czasami w moich osobistych rozmowach z szatanem przypominam mu krzyż. Mam dosyć takie może nieprzyjemne skłonności graniczące z sadyzmem duchowym. I bardzo lubię, kiedy on cierpi. Odczuwam satysfakcję wewnętrzną. Rozumiecie? Satysfakcję. Nie brzmi to może zbyt dobrze, ale oto jest podstawa krzyża. Ewangelia Mateusza, i teraz wam pokażę
na czym polega jego działanie. Dla mnie i dla ciebie dzisiaj. Ewangelia Mateusza 24:1-2. A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby mu pokazać zabudowania świątyni. A on odpowiedział, odpowiadając rzekł do nich, czyż nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. Co tu widzisz? To jest prorocza zapowiedź krzyża. 24:1-2. On im zapowiada krzyż. Nie pozostanie tu kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. Krzyż zajmuje się niszczeniem. Niszczeniem. Krzyż niszczy. Niszczy. Greckie słowo stavros, tłumaczone jako krzyż, oznacza oddzielenie się palisadą ostrych kołków od reszty świata. Słowo krzyż to jest bardzo dziwne tłumaczenie. My nie wiemy, czy Jezus miał to belkie poziomo, czy nie miał, czy to był kawał pala. Najprawdopodobniej to był pal. Zaostrzony na końcu. Wyjęty z jednej z palisad. Wiecie, co to jest palisada? To są zaostrzone wielkie kloce drewna, którym się otacza miasto, jeden przy drugim, tak żeby wrogowie wchodząc, próbując wejść na to, nabijali się brzuchami na te kolce. Stawrosy bronią miast. Zajmują się niszczeniem wroga. Oddzielają miasto od środowiska negatywnego, które jest na zewnątrz. Dzisiaj nie rozumiemy tej filozofii, ale kiedyś stało sobie miasto, naokoło stały stawrosy, rozumiecie? A za nimi była dzicz. Były bandy łupieżców, które chciały się wedrzeć do miasta. Miasta się broniły przed łupieżcami. Tak było w tamtym czasie. W tamtym czasie napad z bronią w ręku. Rozumiecie, to nie był artykuł 259, tak jak dzisiaj. Nikt nie mówił, tutaj nie ruszaj na mnie, bo ci grozi od 5 lat do 25. Jak ktoś ruszał na ciebie z siekierką, rozumiesz, o co chodzi? No to tu ruszałeś na niego 2 razy większy. Tak było wtedy. Siła na siłę. I miasta się chroniły przed bandziorami. Dlatego słowo krzyż to jest oddzielający zaostrzony pal palisadowy, oddzielający miasto od świata. Ewangelia Mateusza 10:35-39 mówi tak, bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. To do tych, którzy myślą, że pierwsi do zbawienia są krewni według ciała. Tak to samo staną się wrogami człowieka, domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest niegodzien. Kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest niegodzien. I kto nie bierze krzyża swego, stawros, i nie idzie za mną, nie jest niegodzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Co on im tu gadał? Oni w ogóle nie trybili, co on do nich mówi. Dzisiaj odrodzeni z Bożego Ducha chrześcijanie nie trybią tych wersetów. A oni? Kto straci swoje życie, zyska je. Kto nie bierze tego wielkiego pala na siebie, a będzie szedł za mną, to się nie nadaje do ekipy. Co to w ogóle były za teksty? Oni się patrzyli jak sroka w gnat. Na 100%. To nie Ducha Świętego nie będzie rozumieć, o co chodzi. Są takie nauki, które mówią, że brać swój krzyż to znaczy cierpieć przez biedę, choroby, problemy różne. Ale to jest bzdura. Ale co to słowo mówi? Krzyż oznacza śmierć. Śmierć dla diabła, dla świata, dla grzechu i dla starej natury. Śmierć. Śmierć. Krzyż to nie walka, krzyż to śmierć. Brać swój krzyż codziennie, to znaczy uwalniać śmiertelny Boży sąd w diabła, system tego świata, grzech,
i starą naturę. To jest śmiertelna broń. Rozumiecie, co to znaczy? Śmiertelna broń. Jeżeli ty zastosujesz krzyż w ten sposób, w jaki on jest pokazany tutaj, czyli zaczniesz się oddzielać za pomocą Jego od wszystkiego, co Bogiem nie jest, tak? To zaczniesz siać postrach w środowisku wroga. Wielu ludzi mnie pytało tak, Artur, to teraz już nie możesz różnych rzeczy robić. No ja mówię, a czego nie mogę? No nie możesz spać. Nie, no mogę, mówię, spać. No z czym mam problem? Dzwonię do dealera, przywozi mi koksy, mam bal. Nie wiem, o co chodzi. I tak wszyscy tu wyglądamy, jakaś pani się nie zorientuje. Tak? Czemu był po kraku, czy nie po kraku, czy wie. Tylko rozpoznanie duchowe, nic więcej. By pomogło Bogu. To dlaczego nie śpać? Ja mówię, bo się od tego oddzieliłem. A dlaczego? Bo mi to szkodzi. Biorąc krzyż, rozróżniam to, co mi szkodzi, od tego, co mi nie szkodzi. Oddzielam się od wszystkiego, co mi szkodzi. Za pomocą krzyża. Oddzielam się od choroby za pomocą krzyża. Bo choroba mi co? Szkodzi. Oddzielam się od biedy za pomocą krzyża. Bo bieda mi co? Szkodzi. Oddzielam się od odrzucenia za pomocą krzyża. Bo odrzucenie mi co? Szkodzi. Biorę swój krzyż. Jesteś nowym stworzeniem. Narodziłeś się z osoby Boga i nic nie łączy cię z grzechem, światem, diabłem, ze starą naturą. Nic cię nie łączy. Napisałem taki artykuł, albo ego, albo duchy. Nie rdzi mnie, jak słyszę te rzeczy. U nas w Kościele też. Bo to jest takie egocentryczne naleciałości. Takie mam, takie tutaj, to jest takie, wiesz, takie egoistyczne to jest. W ogóle żygać mi się na to. Bo ja nie mam nic wspólnego z ego od 2001 roku, od wiosny. Nie mam nic wspólnego też ze światem, ani z diabłem. A opadki mojej duszy to były patologie, z którymi musiałem się rozprawić. Tak jak grypa, odciski czy łupież. Rozumiecie? A nie moja stara natura czy jakieś inne rzeczy. Krzyż mówi do mnie, Artur, ja ciebie od tego oddzielam. Krzyż mówi dziś do ciebie, jesteś oddzielony. Zacznij tak o sobie myśleć i zacznij tak rozumować. A jak przyjdzie do ciebie diabeł, to pierwszą rzeczą, którą mu zrób, to nie krzyż na niego diable, diable, bo nie wiadomo, czy to, bo raczej nie, najprawdopodobniej któryś z jego demonów, tylko powiedz mu, ty, mendo społeczna, nie należę do ciebie. Nie należę do świata. Nie należę nawet sam do siebie. 2000 lat temu zostałeś złapany w pułapkę zwaną krzyżem. Kiedy ja później przyjąłem Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to ten sam krzyż jest dzisiaj bronią w moich rękach, tak jakby bronią w rękach Jezusa. Przypomnij mu o tym. Uderz go tym. Ilekroć mu przypomniałem krzyż, zawsze miało bardzo złe wspomnienia z tych sposób. Jego to boli. Jego to boli. Rozumiesz? Ja to już nieraz powtarzałem, ale kiedy trenowałem Kyokushinkai, sensei nas uczy, mówi, jeśli zobaczysz, że już komuś pękła jakaś kość, nie? Wal w tą kość. Jak ci weszła ręka i dotknąłeś głębiej żeber, no wal w żebra, głębiej, mocniej, w to samo miejsce, tam gdzie boli. Wal tam, gdzie boli, wal tam, gdzie boli. Rozumiesz? Jeżeli ktoś ma podbite oko, uderzaj go w oko, w to oko, w to oko, w to oko, w to oko. Nie uderzaj go gdzie nie, tylko w to oko, wbij mu to oko do środka. Rozumiesz? Wbij mu to do środka.
wal w ramę. Jeszcze się diabła wali w ramę. Jak go walisz w ramę, to on wyje. Rozumiesz? Bo często chrześcijanie to mu pilik robią. A bole to pomóc się o mnie szybko się. Pomóc się. Albo dzwonią. Ratuj mnie, ratuj. Ja bym przyszedł. Weź krzyż. Przypieprz mu krzyżem. Przypomnij mu, jak cierpiał, kiedy był bity i kopany w piekle przez Jezusa. Kiedy uważał, że ten bal pod krzyżem, tak? To jest najcudowniejsza impreza, jaką miał w życiu. A za chwilę się skończył bal i zaczęła się orka na górze. Ja używam krzyża. Kiedy zbliża się choroba do mojego życia, występuję przeciwko niej za pomocą krzyża. Za pomocą krzyża. Przypominam chorobie, że tam na krzyżu Golgoty została pokonana. Rozchorował się nią Jezus, a potem wyszedł z piekła zdrowy. Rozumiecie? Choroba, jak słyszę o tym, ludzie mówią, jak to choroba? Ja mówię, no tak, za 60% to 60% chorób jest natury demonicznej. Rozumiecie? W sposób pośredni lub bezpośredni. Wam się wydało, po prostu choroba jest. Jak choroba jest? Co to jest choroba? To, co się dzieje w organizmie, to musiało, coś musiało gdzieś tam nastąpić. Rozumiecie? Najczęściej jest to działanie demoniczne. Pośrednie lub bezpośrednie. Choćby to, że człowiek na pewnym odcinku czasu był na tyle ogłupiały, że nie dbał o siebie. Wystarczy? To jest bardzo proste. Już mówię, o, ja się rozchorowałem, bo nie dbałem o siebie. Nie. Przez rodziców są przekazywane choroby. Rodzice rodzą chorzy. Rozumiecie? To nie jest normalne. To nienormalne jest. Ale krzyż jest rozwiązaniem. Kiedy pojawiają się problemy finansowe, ja proklamuję do nich krzyż. Tam na krzyżu, mówię, duchu biedy zostałeś zniszczony. Jezus stał się ubogi, abym jego bogactwo był ubogacony. Stawiam krzyż między mną a biedą. Ty musisz rozumieć krzyż. On jest jak miecz. Jak samurajski miecz. Tym się tnie. Ale jego trzeba, tak jak ten samurajski miecz, wykuć w sobie. Wiecie, samurajski miecz się wykuwa 2 lata. 2 lata się kuje miecz. Kuje się i przekuwa, kuje, przekuwa, kuje, przekuwa. 2 lata. Rozumiem? A wiesz, jak się sprawdza? Sprawdza się tak, czy już jest dobry, czy się go zrobi, wkłada się go w strumień i puszcza się liść. I ten liść, jak płynie strumieniem i uderza w ten miecz, to musi się przeciąć. Jak się nie przetnie, to miecz się znowu rozhardowuje i się przekuwa. Rozumiecie? Krzyż trzeba wykuć w sobie. Trzeba go używać. Nie odkładać, jak się wszystko wali. Nie. Ja codziennie diabłu przypominam jego klęskę. Codziennie. Czy się coś dzieje, czy się coś nie dzieje negatywnego w moim życiu. Ja przypominam diabłu, że on poniósł klęskę. Jako nowe stworzenie nie masz w swoim życiu niczego, co podlegałoby porażce. Pod warunkiem, że będziesz stosował krzyż. Na krzyżu został zgładzony każdy grzech i każda konsekwencja grzechu. Każdy grzech i każda konsekwencja.
Powiedz mi, teraz inaczej, nie mi, sobie odpowiedz teraz tak. Pomyśl sobie, ile razy się frustrowałeś, gdy popełniłeś jakiś grzech. Pokutowałeś w ten sposób, że to był dla ciebie taki dramat emocjonalny. Znowu upadłem. Znowu. Widzisz, gdybyś operował prawidłowo filozofią krzyża, to te rzeczy przestałyby w ogóle mieć miejsce. Przede wszystkim dlatego, że gdybyś upadł, to w ciągu mikrosekund byś wziął krzyż i postawił go między sobą a tym grzechem. Powiedział, ten grzech nie ma nic ze mną wspólnego. On został zmiażdżony na krzyżu. Na krzyżu Golgoty. Jezus wziął wszelką konsekwencję grzechu i wszelkich grzechów. Chcę, żebyście zrozumieli, w jaki sposób stosować krzyż. Bądźcie pełni świadomości tego, jaki on jest. To proste narzędzie do zabijania. Tu nie trzeba głębokiej instrukcji obsługi. Nie trzeba się uczyć na pamięć masy informacji, jaka tam wymiana nastąpiła. Sprawdź, co tu Jezus wymienił. Choroby na zdrowie, biedę na pieniądze, odrzucenie na akceptację. Rozumiecie? To można tak zrobić. Ale musisz zrozumieć, że jeżeli coś ci w życiu skrzyta, czyli nie jest od Boga, to krzyż jest narzędziem do tego, aby to unicestwić. Bo to coś, obojętnie co to jest, rozumiesz? Zostało przybite do krzyża. Razem z Chrystusem Jezusem. Rozumiesz to? Obojętnie co to jest. Rzecz, która jest bardzo ważna i rzecz, która jest mało ważna. Jeżeli ona jest przeciwna Bogu, to została przybita do krzyża. Krzyż zakończył żywot tej rzeczy. On zakończył żywot tej rzeczy. On zakończył żywot twojego ego. On zakończył żywot twojej słabości psychicznej. On zakończył żywot w ogóle twojego odrzucenia wszystkiego. Rozumiecie, o co chodzi? Zakończył żywot. Zamordował! I teraz trzeba zacząć co? Przez wiarę to proklamować. Proklamować. Coś się zdarza w naszym życiu negatywnego. My zaczynamy proklamować krzyż. To mnie nie dotyczy, ponieważ żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Ta i ta sprawa zostały przybite do krzyża. Krzyż je unicestwił. Unicestwił je krzyż. To wyznanie być może musi być na twoich ustach 24 godziny na dobę w jakiejś dziedzinie. Rozumiesz? Brałeś narkotyki? Chlałeś? Tak? To zostało przybite do krzyża. Proklamuj to. Chce ci się chlać, chce ci się ćpać. Rozumiesz? To najpierw usiądź i 100 razy wyproklamuj, że chlanie, ćpanie, melanże zostały przybite do krzyża. Że krzyż się z nimi rozprawił. Kiedyś byłem w więzieniu na takiej usłudze. Pojechaliśmy do Sztumu z Norbertem wtedy. Norbertem? Byłem z tobą w Sztumie? Z tobą wtedy byłem. I taki przyszedł chłopak, co miał duży wodzie. I rozmawiał z nami. I on mówi do mnie, co ja mam robić? Ja mam takie jazdy, ciągle się onanizuję. Tak sobie pomyślałem, zdrowy chłop, testosteron na miejscu, to się onanizuje, co ma robić. Siedzi w celi, ma duży wodzie, rozumiesz? Smutna prawda. Ale jemu to skrzypiało, bo to był odrodzony z Bożego Ducha człowiek, tak? On płakał do mnie. Mówi, Artur, co mam robić? Ja mówię, jest taki psalm, już nie pamiętam, który, 118, gdzie 119, on ma 150 wersetów. Mówię, jak będzie ci się chciało onanizować, to przeczytaj ten psalm 10 razy. On potem pisze do mnie, ty to działa. Wyznaj 1500 razy Słowo Boże. To wzmód przestaje działać.
Rozumiecie, o co chodzi? Fizjologia siada pod siłą psalmu. Oto moc krzyża. Zaczynasz wyznawać, tak, przeciwko problemowi fakt, tak, śmierci tego problemu na krzyżu. Wierzysz w to i to wyznajesz. Sprawy małe i sprawy duże. Nie umiesz sobie poradzić, to sobie rozpisz. Rozpisz sobie. Co krzyż zrobił w twoim życiu? Rozwalił wszystkie choroby. Rozbił całą biedę. Rozbił wszelkie odrzucenie. Rozbił wszelkie poniżenie. Rozbił wszelkie wycofanie. Rozbił wszelkie nałogi. Rozbił wszelką głupotę. Wszelkie niedorozwój rozbił. Wszelki brak relacji rozbił. Bo to wszystko nie są rzeczy święte. A krzyż zniszczył rzeczy nieświęte. To pułapka na diabła. Rozumiecie? Tam nastąpiło zniszczenie. Kościół nie musi się bujać. Ciągle w ogóle w walce z tymi rzeczami. My się nie musimy bujać. My musimy zastosować narzędzie i zrobić to w bezwzględny, brutalny sposób. Rozumiecie? Oto krzyż. On cię oddzieli. On cię osłoni. On spowoduje, że twoi wrogowie nie przedostaną się, bo się napiją na te kolce. Diabeł nie przejdzie krzyża. On w ogóle się go brzydzi. Widzimy na filmach tam z egzorcystą z krzyżem. Takie krzyże to sobie diabeł w uszach nosi, po trzy. Wiecie, o co chodzi, bo on jest religijny bardzo. Jeden nosi krzyże, a w drugim Biblię przypięte ma. Tak się stroi. Ale kiedy ty zastosujesz realnie krzyż, to on się cofnie. On moc sobie przypomni. Rozumiecie? On sobie przypomni. Hodowałem psy bojowe. Nauczyłem się bardzo ważnej rzeczy o psach bojowych. Silnych osobowościach, rozumiecie? Silnych psach bojowych. Jak brało się szczeniaka, jak się go wychowywało, przyprowadzało się do domu, to szczeniak na dzień dobry chciał cię zdominować, nie? Ale wtedy musiała nastąpić konfrontacja. Ja specjalnie podchodziłem, zabierałem mu miskę, on na mnie warknął w łeb. Drugi raz warknął, odebrał miskę w łeb. Trzeci raz już wiedział, że ja jestem samiec alfa. Rozumiecie? Bo mi ręka, która rządzi Michą, rządzi całym światem. I koniec. On się zderzył z tym, że jest na tym terenie ktoś silniejszy. Diabeł musi się zderzyć z jakąś sytuacją, która go w życiu powaliła. A powalił go krzyż! Ostatni Adam! Wystrychnął go na dudka. Ostatni Adam! Dał się na ten krzyż zaprowadzić jak na postronku. Tamten mu to wziął, umożliwił. Na jego oczach ostatni Adam skonał na krzyżu. Diabeł się cieszył, zabiłem Boga. Teraz zejdę do podziemia. I uniepolę go na zawsze. I tam, pamiętacie, co się stało. I to trzeba przypominać. Przypominać to diabłu. Krzyż to twoja broń przyboczna. Nie idealizuj go, nie noś go na sznureczku, nie baw się w ogóle, wiesz. Ja kiedyś specjalnie poprosiłem Norberta, żeby zrobił krzyż, a tam stoi. Ja mówię, to jest takie miłe zjawisko. On jest taki właśnie miły, tylko można sobie dobrze podotykać, bo on proroczo w ogóle, o, proszę bardzo, ktoś chce schwycić, ktoś jest chętny, krzyż,
Tutaj ktoś, dziewczyny może, o, on jest taki miły. O. Rozumiecie, są takie miłe rzeczy. Akacja. Akacja. Rozumiecie? Twarde, nieprzyjemne drzewo. To narzędzie zbrodni. I użyj go jako narzędzia zbrodni. Nie rób z tego niczego innego. Jak ty diabłu przywalisz, to się zapuja na podwoziu. Rozumiesz, nie? A jak będziesz... Precz, panie, precz. To się nic nie wydarzy. On się tego boi, bo on tam poniósł największą klęskę. Rozumiesz? Krzyżem go poniżysz, krzyżem go zdyskredytujesz, krzyżem go wprowadzisz w zamieszanie. Słuchajcie, nie ma nic gorszego dla przeciwnika, który cię atakuje. Właśnie upadłeś, atakuje cię przeciwnik, a ty informujesz go, że za tą rzecz właśnie, którą zrobiłeś, umarł Jezus na krzyżu i czujesz się wolny, jak sam kiełbany. Rozumiesz to? To jest dla niego drama. Zastosuj krzyż.